Cześć, z tej strony Paweł Albrecht. W tym odcinku chciałbym odnieść się do komentarzy, które pojawiają się na temat inwestowania w nieruchomości ostatnio w internecie. To, co ja widzę, to przychodzi po prostu ludzkie pojęcie, więc postanowiłem to skomentować i zaczniemy od komentarza pod filmem, który mówił o tym, że warto kupić sobie kawalerkę na wynajem, czy mieszkanie na wynajem, bo w momencie jakiejś trudnej sytuacji, czy wypadku, czy bankructwa zawsze możesz sprzedać tą nieruchomość, wyciągnąć tą wartość, która wygenerowała się na przestrzeni lat i te pieniądze z najmu, które też dostajesz, cię ratują w takiej sytuacji. No jest to jakaś forma zabezpieczenia, zapisania sobie gry. No i tutaj Anna Kowalska, oczywiście bez zdjęcia profilowego, napisała: biznesmen, kawalerka za 300 tysięcy i 2000 zł z wynajmu, stopa zwrotu między 15 a 20 lat. Kto was uczył ekonomii? No i oczywiście śmieszne linki. 447 lajków. Nie wiem, czy byłeś na jakimś wydarzeniu sportowym, konferencji jakiejś edukacyjnej, ale 500 osób siedzących na sali to jest największa sala hotelowa w Polsce, w takich zwykłych hotelach miejskich. Dalej są tylko takie zwykłe na obrzeżach hotele, znaczy zwykłe hotele typowo konferencyjne, czy jakieś sale targowe. No to jest gigantyczna liczba ludzi. Czasami to jest mała wioska, tak? 500 osób. Witajcie! Tyle osób jest za tym, że jestem głupkiem, tak? Bo kupiłem sobie kawalerkę na wynajem. Więc od razu chciałbym pokazać, jak to wygląda w liczbach, żeby nie gadać jakichś farmazonów. W grudniu 2017 roku kupiłem kawalerkę we Wrocławiu 27 metrów za 220 tysięcy złotych. Dałem 10% wkładu własnego, czyli 20 tysięcy złotych zapłaciłem wkładu i jakieś tam opłaty do uruchomienia kredytu, ubezpieczenia, pierdoły i tak dalej. Mówię tutaj w takich zaokrągleniach do paru tysięcy. 200 tysięcy około dał mi bank, tak? Czyli bank dał 90%, 200 koła, ja dałem 10%, 20 koła, 220 jest warta kawalerka. No i najemcy płacili od samego początku, ja chyba tą kawalerkę w ogóle kupiłem z najemcami już wynajmowaną. Najemcy spłacili 22 tysiące, tak jak widzisz na screenie, kapitału i 53 tysiące odsetek. Czyli gdybym miał kupioną tą kawalerkę za gotówkę, to miałbym 70 tysięcy złotych ponad na koncie, a tak, no to 22 tysiące poszło na moje konto spłaty tej kawalerki, a resztę dostał bank. Tyle banki kasują, to też jest chore, ale to już inna sprawa. Jeżeli kawalerka była warta 220, bank mi dał 200, z tego mi spłacili 20, czyli mam 180 tysięcy do spłaty. Zobacz, ile ta kawalerka jest teraz warta. Wchodzimy więc na Autodom, sprawdzamy mieszkania 27-metrowe we Wrocławiu, w obszarze Wrocław Fabryczna, filtrujemy, no i co widzimy? Widzimy, że takie kawalerki najtańsze we Wrocławiu kosztują 300 tysięcy złotych w górę. Gdzieś ja tą kawalerkę, gdybym wystawiał na sprzedaż, to zaczynam w ogóle myśleć o tym, że wystawić ją powyżej 350 tysięcy złotych, ale za tyle też bym jej nie sprzedał. Więc kawalerka wzrosła z 220 przynajmniej na 320, czyli przynajmniej 100 tysięcy złotych. Przynajmniej 100 tysięcy złotych. Jeżeli mam 180 tysięcy do spłaty, sprzedałbym kawalerkę za te 320, no to po prostu tą różnicę dostaję już dla siebie na czysto, tak? I tyle kawalerka zarobiła w te 5 lat. Jeżeli spłaciłbym teraz ten kredyt, te 180 tysięcy złotych, które zdecydowanie mniej ważą niż 5 lat temu 180 tysięcy złotych, bo dzisiaj ceny usług są wyższe, te produkty i usługi, które ja sprzedaję, są zdecydowanie droższe niż 5 lat temu, tak? Coś, co kiedyś sprzedawaliśmy za 500 zł, dzisiaj sprzedajemy za 2000, tak? Więc jest prościej zarobić 180 tysięcy złotych niż wtedy. Spłacając tą kawalerkę będę dostawał dzisiaj te 2000 zł z najmu co miesiąc, a mam tylko 180 tysięcy złotych do spłaty. Zobacz, ile taka kawalerka będzie warta po 10 latach od zakupu. Czyli jak kupiłem w 2017, tam 18 początek, styczeń, no to w 2027-2028 ta kawalerka będzie warta ile? No nie 220, nie 320, ile? 440, 500, 600 tysięcy, tak? Po 10 latach. Więc w ogóle ten kredyt, jak zostanie mi do spłaty za kolejne 5 lat, najemcy znowu spłacą 20-30 tysięcy, no to będę miał co? 150 tysięcy złotych, powiedzmy, do spłaty, a kawalerka będzie warta 500, no to to jest zły ruch. Jeżeli wydałem tylko 20 tysięcy złotych na zakup takiej kawalerki, wydałem 20 koła, a już jestem 100 parę tysięcy złotych do przodu, tak? Druga sprawa, którą chciałbym wam pokazać, to sprawa dotycząca garażu, który kupiłem we Wrocławiu. To wrzucę tak dodatkowo a propos inwestowania małych kwot. 31 sierpnia 2020 roku kupiłem garaż. Garaż kupiłem po to, bo jeździłem na motorze do wypadku, motor mi się skasował, więc teraz nie mam czym jeździć i musiałem ten motor gdzieś trzymać. Kupiłem sobie garaż koło bloku w sierpniu 2020 roku. Kupiłem go za 55 tysięcy złotych. Ten garaż, jak sobie zobaczycie tutaj screena, najtańsze garaże murowane we Wrocławiu, oczywiście wszystko zależy od dzielnic i od blokowisk. Ten garaż jest u mnie na takim
w takim miejscu, gdzie ten garaż jest bardzo pożądany, bo tych garażów nie ma za dużo, dookoła nic nie ma i ludzie mają domy jednorodzinne i chcą te garaże. Najtańsze garaże są powstawiane po 80 koła, murowane po 90-95, takie stare świetniki jakieś w takich blokowiskach, wiecie, z graffiti i tak dalej. No ale ten mój garaż, wiem, bo u nas na osiedlu się te garaże sprzedają za kwoty już nawet 100 tysięcy złotych, tak? Czyli kupiłem coś za 55 tysięcy w 2020, a już jest warte dwa razy tyle. Ja od kiedy pamiętam, od kiedy od 2015 roku, kiedy zajmuję się nieruchomościami, w Polsce ten rynek cały czas idzie do przodu. W wielu krajach ceny nieruchomości poszły do góry. I w Polsce na razie nic nie wskazuje na to, że nieruchomości będą tańsze, bo gospodarka się rozwija, mamy coraz większe, państwo ma coraz większe przychody, ludzie coraz więcej zarabiają, jest coraz większa inflacja. Stawki najmu nie spadają jakoś drastycznie, bo jeszcze demografia się nie załamała, więc na razie te ceny nieruchomości będą rosły. Teraz jeżeli ktoś wieszczy w internecie, że do koniec ceny nieruchomości spadają i tak dalej, no to wszystko można sobie powiedzieć, ale ja w internecie mówię o tym, że ceny nieruchomości w Polsce rosną od samego początku, nigdy nie powiedziałem, że ceny spadają, one ciągle rosną, jak będą spadać, no to nie jest za rok, za dwa, za trzy, tylko to się może wydarzyć na wypadek wojny, no ale wtedy wszystko będzie, ze wszystkim będzie problem, z biznesem będzie problem, z życiem będzie problem, z jedzeniem będzie problem, z wodą, z prądem będzie problem, tak? To mieszkania to nie jest najważniejsza rzecz na ziemi. Kolejna sprawa, która tutaj jest, którą sobie tu zapisałem z tych komentarzy, to jest komentarz pani Uli, która powiedziała, że stary, połowy ludzi nie stać na mieszkanie dla siebie, żeby nie wynajmować, a co dopiero kupować mieszkanie na wynajem. 135 osób polekowała taki komentarz. Ja oczywiście odpisałem trochę ironicznie, no, że drugą połowę w takim razie stać na to mieszkanie, no bo jeżeli połowy nie stać, no to drugą połowę stać. Ja mieszkam teraz w Warszawie, mieszkałem w Poznaniu, we Wrocławiu, w Sydney, w Dubaju, w Bangkoku, w różnych miejscach w Anglii, w Holandii. Zawsze są ludzie z pieniędzmi i ludzie bez pieniędzy, tak? Ci ludzie z pieniędzmi to są ci, którzy mają wysoko opłacane etaty, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ci, którzy dostali dobre spadki. Też jeżeli ktoś w Warszawie się urodził i ma dom od zawsze, gdzieś tam po dziadkach, dziadkowie nie żyją i ktoś dostaje dom za 2 miliony złotych i sprzedaje, ma dwie bańki na koncie, tak? No to są normalne rzeczy, ludzie mają pieniądze. No i stać ludzi na mieszkania i większość rzeczy, które my sprzedajemy w biurze nieruchomości, czy robiąc flipy, to są zakupy gotówkowe. Ludzie kupują takie mieszkania za gotówkę, tak? Przyjeżdżają ludzie z zagranicy i kupują mieszkania. Ale pokazuję tutaj ten komentarz dlatego, żeby powiedzieć, że mentalnie ludzie nie są w Polsce gotowi do tego, żeby rozmawiać o pieniądzach. Po pierwsze, nie mają wiedzy na ten temat. Po drugie, są strasznie zazdrośni. No i po trzecie, nie robią tego, co komentują. No ja życzyłbym sobie, żeby trochę w Polsce ta mentalność się zmieniła, żeby można było publicznie rozmawiać o pieniądzach. No bo to, że kogoś nie stać, to nie znaczy, że nie można tego tematu poruszać. Oczywiście znane jest taki cytat, że ten, kto mówi prawdę, nigdy nie będzie lubiany. No ale kurde, no kto ma o tym mówić, tak? No, ktoś musi o tym mówić, ja się tym nie przyjmuję opinią innych, bo ja mam pieniądze i mam nieruchomości i to, że mi ktoś napisze taki komentarz, mnie nie boli, tylko boli mnie po prostu to skala głupoty, która pojawia się pod takimi komentarzami. No już tu taki komentarz od pani Diany, że dostałem wszystko od rodziców, czy jakiś tam pseudo kończyk i tak dalej, znowu 250 lajków pod tym polubionych, że to prawda, no to słuchajcie, no ręce opadają. Podsumowując, warto inwestować w nieruchomości i warto rozmawiać z ludźmi, którzy budują swoje majątki, bo jeżeli ktoś kupuje mieszkania na wynajem, flipuje, zajmuje się nieruchomościami, to myśli długofalowo. Zobacz, że osoby, które zajmują się rynkiem nieruchomości, zazwyczaj mają coraz więcej pieniędzy i coraz więcej mieszkań. Osoby, które się tym rynkiem nie zajmują, krytykują go, czy robią coś innego, ich życie wygląda różnie. W związku z tym ja zachęcam do tego, żeby raz w życiu nauczyć się porządnie rynku nieruchomości, który jest ograniczony w swoich możliwościach wiedzowych, które możemy się dowiedzieć, tak? Dowiedzieć się, jakie mieszkania warto kupować, czy kawalerki, czy mieszkania wielopokojowe, czy dwupaki, czy mieszkania na rynku wtórnym, czy mieszkania na rynku pierwotnym, w jakich lokalizacjach, czy w dużych miastach, czy w małych miastach, czy w średnich. Każdy z nas gdzieś kiedyś, może nie każdy, ale większość dostanie kiedyś jakiś spadek po dziadkach, po rodzicach, po jakimś rodzeństwie, po jakiejś cioci, która była samotna, no coś z tym mieszkaniem trzeba będzie zrobić. Ja widzę przykłady swoich znajomych, czy nawet w rodzinie, że jeżeli ktoś odziedzicza takie mieszkanie, to nie wie, co z nim zrobić. To mieszkanie staje puste, albo jest sprzedawane, swoją zdolność, wykorzystać swój wkład własny, który mamy i po prostu wystartować od pierwszego, drugiego, trzeciego mieszkania i nie bać się tego, no bo jeżeli ktoś boi się wydać 50 czy 100 tysięcy złotych wkładu, kupić mieszkanie na kredyt i wynająć to jakimś ludziom, bo ktoś wam coś zniszczy, to generalnie w ogóle lepiej nic nie robić, tak? Mam nadzieję, że zachęciłem kogoś do tego, żeby zmienić swoje finansowe życie.
ze swojej strony dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć.